Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Być Polakiem to brzmi dumnie. Mieszkańcy regionu rozpoczynają obchody Święta Niepodległości. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Patriotyzm to na przykład obrona własnego kraju przed negatywnymi komentarzami ze strony zagranicznych. Należy kochać swoją ojczyzę, w której się wyrosło, zdobyło się zawód i dla niej trzeba pracować. To jest ojczyzna nasza. Dbanie o nią i o to, żeby było jak najbardziej okej. Ja myślę, że to jest pewna forma myślenia o tym, w jaki sposób w tej ojczyźnie się myśli o tradycji. Więcej o patriotyzmie dzisiaj. Za kilka chwil zaczynamy od godnych podziwu przykładów poświęcenia dla kraju. Cichociemni, ochotnicy, bohaterowie. To dzięki nim jakby jesteśmy teraz wolni. Dziś w Toruniu przypominano historię elity polskich wojsk. W nocy było słychać działa zbliżającego się frontu. Przygotowania do festiwalu Camer Image na finiszu. Położyliśmy prawie 2 km kabli sieciowych. Międzynarodowe Święto Filmu już w sobotę. Więcej patroli, bezpieczeństwa i edukacji. Przygotowaliśmy 3 programy związane z przeciwdziałaniem agresji. Toruń walczy z nietolerancją. Od godziny 20 do 5 rano teren Starego Miasta jest wzmocniony dodatkowymi patrolami. Cichociemni, elita polskich wojsk walczących w czasie II wojny światowej. Byli szkoleni do zadań specjalnych w Wielkiej Brytanii, a następnie przerzucani do okupowanej Polski. Dzisiaj w Toruniu przypominano losy cichociemnych. W Dworze Artusa odbyła się konferencja naukowa poświęcona polskim bohaterom, którzy przelewali krew w walce o niepodległość. Kapitan Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas, ostatni żyjący cichociemny. Do Wielkiej Brytanii trafił przez Węgry. W nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku skoczył ze spadochronem nad okupowaną Polską. Niedługo potem trafił do partyzanckiego oddziału w Nowogródku. Był 44 rok, połowa roku, także jak już tam przybyłem na miejsce, to już w nocy było słychać działa zbliżającego się frontu. Sprawni, świetnie wyszkoleni i odważni. Cichociemni walczyli z okupantem jako elitarni żołnierze polskich sił zbrojnych. Było ich 316. 9 nie dotarło do Polski, bo ich samoloty zostały zestrzelone. 91 zginęło podczas wojny. Wszyscy byli ochotnikami. Jedyny żyjący cichociemny złożył dziś kwiaty przed pomnikiem generał Elżbiety Zawadzkiej. W Toruniu niemal na każdym kroku można spotkać elementy podkreślające przywiązanie miasta do jej postaci. Zo była jedyną kobietą, która służyła w szeregach cichociemnych. Wszyscy są dumni z tego, że Elżbieta Zawadzka była torunianką i z tego, że ona właśnie całe życie podkreślała to swoje pochodzenie. Dla niej Toruń był ważny. Zawsze mówiła, że to jej kochane miasto. To właśnie generał Elżbieta Zawadzka była inicjatorką konferencji naukowej poświęconej cichociemnym. W tym roku spotkanie odbywa się już po raz 26. Udział w nim biorą kombatanci, rodziny żołnierzy, historycy oraz uczniowie toruńskich szkół. Dla nich przygotowano specjalne warsztaty historyczne. Jego się nie trzymało tutaj za magistrę, dlatego że w czasie strzałów on chodzi. To dzięki nim jakby jesteśmy teraz wolni i możemy jakby w pewien sposób o nich sobie przypomnieć i jakby zapamiętać ich, że to oni nam dali właśnie tę wolność. Konferencji towarzyszyła wystawa obrazów przedstawiających życie generał Zawadzkiej. Organizatorzy spotkania podkreślają, że jego celem jest kultywowanie pamięci o elicie polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Tak jak chciała generał Elżbieta Zawadzka. Staramy się oczywiście nie na miarę jej marzeń, bo ona miała zawsze takie daleko idące marzenia, wymagania stawiała, ale to wszystko robić. Myślę, że ta pełna sala i jak gdyby to, że takie sesje się odbywają, no jest również pani generał dowodem tego, że trwamy przy tym, co pani robiła. Konferencja zakończyła się koncertem brytyjskiej wokalistki Katie Carr, która śpiewa między innymi o historii Polski. Toruń, Daniel Jagielski.
Być Polakiem to brzmi dumnie. Uczniowie rozpoczynają obchody Święta Niepodległości. Podczas uroczystych akademii śpiewane są pieśni patriotyczne czy prezentowane inscenizacje. Tak młodzież poznaje historię. Święto to też okazja do dyskusji o nowoczesnym patriotyzmie. Zdaniem socjologów szacunek i umiłowanie ojczyzny to wartości, o których powinniśmy pamiętać każdego dnia. Legiony to żołnierska nuta, legiony to strażeńców los. To patriotyczne karaoke. Zamiast hitów z list przebojów uczniowie bydgoskiego gimnazjum mają na ustach pieśń pierwszej brygady Legionów Polskich. Właściwie to była nasza inicjatywa. Stwierdziliśmy, że wow, super, może zróbmy coś dla szkoły, pokażmy, żeby ktoś nas zauważył. No i zaczęliśmy śpiewać. Śpiewają i oglądają filmy o dziejach Polski. Tak młodzież rozwija zainteresowanie historią. Dwóch uczniów klasy zajęło trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez IPN. Młodzi redaktorzy przeprowadzili wywiad z małżeństwem zesłanym podczas wojny na Syberię. Mam świadomość, co ci ludzie przeżyli. I słyszałem to na własne uszy, a nie, że czytałem to gdzieś. Ci państwo wszystko mi opowiedzieli oraz Tomkowi. W nagrodę Dominik i Tomek pojechali do Wilna, zorganizowali zbiórkę i zabrali ze sobą 17 kartonów książek i albumów, które wzbogacą bibliotekę w polskiej szkole. Mówi się, że szkoła ma wychowywać, ale ja myślę, że tym pierwszym ogniwem to jest właśnie rodzina. Rodzina, która daje wzorce i one, te wzorce później my możemy pielęgnować w szkole. Uroczyste akademie, czytanie poezji i inscenizacje. Tak obchodzone jest Święto Niepodległości w wielu szkołach, również w Zespole Szkół Specjalnych w Bydgoszczy. Młodzi uczyli się patriotyzmu od starszych pokoleń. Nie mogą po prostu sobie wyobrazić, że kiedyś było inaczej, jak jest dzisiaj. Że żyją w zupełnie innych, w innym świecie, dużo lepszym świecie. Nie muszą walczyć, nie muszą zabiegać o wolność, o niepodległość. 11 listopada z roku na rok jest coraz bardziej radosnym świętem. Polacy chętnie uczestniczą w historycznych widowiskach. Mógłby być dzień święta afirmowania sukcesów transformacji, szans, nowych szans pokolenia, których my jako rodzice, a tym bardziej nasi rodzice nie mieli. O patriotyzmie wciąż dużo mówimy, a zbyt mało działamy, twierdzą specjaliści, bo patriotyzm to współcześnie również aktywność w życiu społecznym i politycznym, udział w wyborach i akcjach obywatelskich. Powinniśmy być dumni z tego, kim jesteśmy, w jakim miejscu na świecie przyszło nam żyć, jacy byli nasi przodkowie. Też mnóstwo pozytywnych przykładów widać w świecie dzisiejszym, jacy są dzisiejsi Polacy. To jest naprawdę silny naród. Warto o tym pamiętać każdego dnia, choćby podczas codziennych zakupów w sklepie, gdzie można wybierać rodzimych producentów. Życzyłbym nam, Polakom, życzyłbym sobie, byśmy byli patriotami dnia codziennego, patriotami pracy, patriotami, nie wiem, czynu, jak kiedyś mówili nasi wieszcze. Choć wzrasta liczba stowarzyszeń i organizacji, to wciąż zbyt mało angażujemy się społecznie. Okazją do manifestowania nowoczesnego patriotyzmu będą huczne obchody 11 listopada w regionie. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. A jak państwo będą obchodzili Święto Niepodległości? Pytam nie bez powodu, bo chcemy zachęcić do udziału w naszym konkursie, w zabawie, ale o szczegółach opowie Jarosław Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może wnuczek z dziadkiem mocujący flagę narodową na balkonie kamienicy, może rodzina tworząca kotyliony, może biegacze przygotowujący się do biegu niepodległości w narodowych barwach. To takie małe podpowiedzi dla państwa. Jakie zdjęcie mogą państwo zrobić 11 listopada, może już jutro, i nadesłać je do nas. Zapraszamy, zachęcamy do przysyłania zdjęć, jak państwo obchodzą Święto Niepodległości. Wybierzemy najlepsze, najładniejsze, najciekawsze naszym zdaniem zdjęcie i nagrodzimy laureata nagrodą rzeczową. Odwiedzimy go również z kamerą zbliżeń. Ten konkurs, już jego szczegóły na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl, trwa do końca weekendu. Jeszcze raz powtórzę, czekamy na państwa zdjęcia. 1, 2, 3, 5 pod adresem e-mail konkurs.bydgoszcz@tvp.pl. Wszystkie zamieścimy na naszej stronie w dziale Galeria, a najlepsze nagrodzimy. A szczegóły na stronie www.bydgoszcz.tvp.pl. Jarosław Dąbrowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. A przed nami kolejny długi weekend, dlatego policjanci zapowiadają wzmożone kontrole na drogach. Policyjna akcja listopadowy weekend rozpocznie się w czwartek, a na co funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę, to sprawdzała Agata Chyłka.
Od samego rana kierowcy, ale też piesi muszą mieć się na baczności. Policjanci zapowiadają, nie będzie taryfy ulgowej dla osób łamiących przepisy ruchu drogowego. Policjanci sprawdzą przede wszystkim stan trzeźwości kierowców, a także stan pojazdów, przede wszystkim oświetlenie, ale też ogumienie. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą zwracać też szczególną uwagę na pieszych, na to, czy poruszają się po właściwej stronie jezdni, a także czy w terenie niezabudowanym mają przy sobie elementy odblaskowe. Wkrótce rozpoczyna się długi weekend. Na drogach może być wzmożony ruch, dlatego policyjna akcja listopadowy weekend ma zapobiec tragicznym w skutkach wypadkom. W szczególności dlatego, że od początku roku doszło do ponad 800 wypadków, w którym życie straciło ponad 140 osób, a blisko 1000 zostało rannych. Policjanci od początku roku zatrzymali też rekordową liczbę pijanych kierowców. Policyjna akcja rozpocznie się w czwartek, a potrwa do niedzieli. Funkcjonariusze zapowiadają także, że w kontrolach będą wykorzystywane wideorejestratory. To była Agata Chyłka, a teraz zmieniamy temat, chociaż będzie też o święcie kina w Bydgoszczy, które coraz bliżej. 12 listopada rozpoczyna się festiwal Camera Image. Przygotowania do przyjęcia największych gwiazd światowego filmu trwają. Tony sprzętu, kilometry taśmy, specjalne menu. Jak to wygląda dosłownie od kuchni, sprawdziła Marta Jastrzębska. Czasu jest coraz mniej. Ekipa techniczna pracuje na najwyższych obrotach. Położyliśmy prawie 2 kilometry kabli sieciowych, żeby przemienić operę w takie sprawne centrum festiwalowe. W ciągu festiwalu zużyjemy jakieś 400 metrów taśmy klejącej technicznej. Prawie 20 ton sprzętu filmowego przywieziono już do opery. Kamery, głośniki, reflektory, ale najjaśniej i tak będzie świeciła gwiazda imprezy Jessica Lange. Laureatka dwóch Oscarów również w Bydgoszczy przejdzie po czerwonym dywanie. Podczas gali otwarcia festiwalu 12 listopada sala wypełni się filmowcami, a na ekranie kilka tygodni przed amerykańską i europejską premierą kinową pojawi się film La La Land z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem. To będzie początek wielkiego święta kina w Bydgoszczy. W ciągu 8 dni festiwalowych zostanie wyświetlonych 300 filmów. 13 obrazów powalczy o złotą, srebrną i brązową żabę. Wśród nich Snowden, Oliviera Stone'a, Przełęcz ocalonych Mela Gibsona czy Nowy początek Denisa Villeneuve'a. W konkursie głównym jest też jeden polski film, Powidoki Andrzeja Wajdy. Apetyt będzie z pewnością nie tylko na nagrody. O podniebienia festiwalowych gości zadbają najlepsi kucharze. W menu zarówno nowe dania, jak i te, które filmowcy z całego świata już pokochali. Takie danie portugalskie serwowane w kataplanie, to jest bukiet z owocami morza, czyli krewetki, mule, małże, wszystko razem. To jest taki gulasz z owoców morza. Tak od kuchni wyglądają przygotowania do festiwalu, który, jak już wiadomo, odbędzie się w Operze Nowa również w przyszłym roku. Co później? Współpraca z miastem bardzo dobrze się układa, podkreśla Marek Żydowicz. Organizatorom Camera Image brakuje jednak miejsca. Powrócił więc pomysł do budowania czwartego kręgu do budynku i zyskuje coraz więcej zwolenników. Wiem, że pan prezydent rozmawiał z panem marszałkiem. Pan marszałek, usłyszałem to i od pana prezydenta, i od pana marszałka, powiedział, że tak, że pomoże w tej inwestycji. Urząd Marszałkowski skierował w tej sprawie pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. A więcej o festiwalu w rozmowie dnia. Gościem Pauliny Rupczak będzie dyrektor i twórca Camera Image Marek Żydowicz. Początek programu o godzinie 19. A na razie oglądają państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Region chce przyciągać nowych inwestorów, stawia na promocję. Gęsina na Świętego Marcina na wiele sposobów. Toruń walczy z nietolerancją. 16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Właśnie wtedy rozpocznie się w Toruniu Tydzień Tolerancji, ale już teraz miasto szczególną uwagę przykłada do kwestii bezpieczeństwa. Po ataku na zagranicznych studentów w mieście zwiększono liczbę patroli. Centrum Torunia, w jednym ze sklepów przy ulicy Chełmińskiej, pod osłoną nocy dochodzi do starcia młodych ludzi. Zagraniczni studenci mieli zostać zaatakowani przez Polaków. 20-latek, który trafił w ręce policji, usłyszał zarzut pobicia na tle narodowościowym. Nie zaprzestaniemy działań związanych. To kolejny tego typu przypadek w regionie. Na takie zachowanie nie może być przyzwolenia, mówią władze Torunia. Na ulicach pojawiły się dodatkowe patrole. Operatorzy miejskiego monitoringu przejdą kolejne szkolenia. Wszystko po to, by więcej
więcej nie dochodziło do takich sytuacji. Od początku listopada dzielnicowy odwiedza też lokale mieszczące się na Starówce, gdzie rozmawia z właścicielami, z obsługą lokalu na temat tolerancji i zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko turystów, którzy przebywają w tych lokalach czy też wokół lokali, ale również naszych mieszkańców. Zwiększenie środków bezpieczeństwa to jedno, ale kluczowa jest edukacja, przekonuje prezydent. Wśród atakujących najczęściej byli bardzo młodzi ludzie, a więc istotne jest to, aby rozpocząć działania przybliżające młodym ludziom w Toruniu hasło czy słowo tolerancja. Do czego okazją ma być Toruński Tydzień Tolerancji. W szkołach odbędą się pozalekcyjne zajęcia, w szczególności poświęcone zagadnieniom właśnie tolerancji. Przeszkoleni zostaną także nauczyciele. Dla uczniów przygotowano również konkursy na spot i plakat promujące ideę równości, szacunku i akceptacji. Intolerance has never solved any problem. That intolerance ever created new problems and new conflict. Tramwaj zwany Tolerancją przejechał przez Toruń w połowie września. Pasażerowie czytali, śpiewali, rozmawiali w dowolnym języku obcym. Jak mówi inicjator akcji, przewodniczący Toruńskiej Rady Miasta Marcin Krzyżniewski, to była odpowiedź na atak na profesora rozmawiającego w języku niemieckim, do jakiego doszło w warszawskim tramwaju. Te przypadki, no, dzięki Bogu, są pojedyncze i wtedy w tym tramwaju było nas więcej osób niż tych przypadków, o których słyszeliśmy. To oczywiście daje nadzieję i wiarę w to, że to jest naprawdę margines. Toruński Tydzień Tolerancji, rozpoczynający się 16 listopada, podsumuje towarzyski mecz koszykówki, w którym udział wezmą między innymi zagraniczni studenci. Toruń, Aleksandra Ciekot. Region chce przyciągać nowych inwestorów. Ma w tym pomóc szeroka promocja samorządów nie tylko w kraju. Urząd Marszałkowski przygotował dwa projekty dla miast prezydenckich oraz gmin. Dzisiaj podpisano umowy z samorządami, które wezmą w nich udział. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz oraz Inowrocław wezmą udział w projekcie Invest in Beach City. W planach jest m.in. ogólnopolska kampania promocyjna w prasie branżowej, film promocyjny czy różnego typu wydarzenia. Koszt to ponad 8 milionów złotych. Do projektu Expressway, promocja terenów inwestycyjnych, przystąpiły gminy Aleksandrów Kujawski, Brześć Kujawski, Chełmża, Choceń, Kowal, Płużnica, Szubin oraz Świecie. W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia, a budżet w całości to ponad 4 miliony złotych. Projekty mają zostać sfinansowane w 85% z pieniędzy unijnych. Pieczona, wędzona z nadzieniem. Tradycyjne potrawy z gęsiny królowały na stołach w kościelnej wsi. Podczas imprezy promującej to mięso można było nie tylko skosztować smakowitych dań, ale też poznać tajniki przepisów. Akcji promującej gęsinę na świętego Marcina towarzyszyły też obchody 150-lecia kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich. Przyrządzana według tradycyjnych kujawskich receptur w galarecie z owocami, marynowana, pieczona czy wędzona, gęś królowała na stołach w kościelnej wsi. Przede wszystkim pierwsze miejsce ma gęś nadziewana z jabłkami, mięsem z gęsi i z jabłuszkami w środku, farsz jest. Piersi z gęsi są upieczone, są owijonki. Impreza z gęsiną w roli głównej to w tym miejscu już tradycja. Koła gospodyń wiejskich Polne Kwiaty co roku tuż przed Świętem Niepodległości przygotowują tradycyjne potrawy z gęsiny i spotykają się przy wspólnym stole. Taka popularna się zrobiła ta gęsina, bo no, do tej pory była kaczka. No, kaczka jest dobra, ale gęś jeszcze lepsza. No, nie wiem, taka tradycja teraz nastała. Gęś można przyrządzić na tysiąc sposobów, ale najbardziej doceniane są te tradycyjne przepisy wyniesione z rodzinnego domu. Ja jeszcze pamiętam ten smak z dzieciństwa, kiedy mama robiła właśnie na święta Bożego Narodzenia zawsze była gęś i to było naprawdę rewelacyjne. Kujawsko-pomorskie to prawdziwe zagłębie produkcji gęsiny. Regionalni producenci co roku dostarczają na stoły mieszkańców blisko 1500 ton mięsa. Jego zdrowotne walory dostrzega coraz więcej osób. Smalec gęsi, gęsi pieczone, półgęski, super. Dlatego mięso to w różnych postaciach bardzo często gości na polskich stołach, szczególnie 11 listopada. Spożywanie gęsi w Dniu Świętego Marcina ma przypominać o tradycjach i zachęcać całe rodziny do spotkań przy wspólnym stole. W promowaniu tego mięsa co roku udział biorą władze regionu. W ramach akcji Gęsina na Świętego Marcina do mieszkańców trafiło 2000 gęsich tuszek.
Już teraz życzę Państwu smacznego, a u nas teraz sport. Sprawdzamy, co dzieje się w regionie. Sprawdza to właściwie Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. W serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń mówić będziemy o koszykówce, kolarstwie i futbolu amerykańskim. W Toruniu w ramach Ligi Bałtyckiej Kobiet Energa podejmuje litewski zespół Suduwa Mariampol. Litwinki są zwycięzczyniami ubiegłorocznych rozgrywek, tak więc będzie to spotkanie do ostatnich sekund bardzo zacięte. Przed chwilą było 41-29 dla Energii. W bydgoskim zespole szkół numer 14 pojawiły się dzisiaj mistrzynie paraolimpijskie z Rio de Janeiro w kolarstwie, Iwona Podkościelna i Aleksandra Tecław. Iwona Podkościelna i jej przewodniczka spotkały się z uczniami bydgoskich szkół integracyjnych i opowiadały o dyscyplinie, o zaletach sportu, o wpływie aktywności fizycznej na rozwój młodego człowieka. Zainteresowanie było bardzo duże. Dzieci zadawały mnóstwo pytań. Mogły też zobaczyć, jak wyglądają medale Igrzysk Olimpijskich. Obie medalistki zgodziły się na krótką rozmowę z naszym reporterem. Posłuchajmy, co powiedziały. Nasze kolarstwo tandemowe polega na wspólnym, zupełnym zgraniu zarówno przewodnika, jak i zawodnika. I to zgranie, zaufanie do przewodnika wymaga oczywiście ciężkiej, wielkiej pracy naszej. Sport to jest sposób na życie. Sport uczy nas dyscypliny, pomaga nam podejmować decyzje, uczy nas porażki, co jest, myślę, w życiu bardzo istotną sprawą. No i trzeba to w dzieciach zaszczepiać jak najwcześniej, czyli wtedy, kiedy się rozwijają, kiedy chłoną jak najwięcej wiedzy. W wieczornym serwisie sportowym powiemy też o medalach toruńskich Angelsów, czyli zawodników futbolu amerykańskiego. Spotkamy się około 21:45. Zapraszam. To jeszcze jesień, czy już przedsmak zimy. Czas na informacje o pogodzie. Najświeższe prognozy sprawdzała Magda Żakowska. Dobry wieczór. A pod koniec dnia, jutro słupek rtęci nie przekroczy 2 lub 3 stopni. Kierowcy także muszą uważać na nocne i poranne mgły. Jeszcze w tej chwili cieszymy się barwami jesieni, ale te już niebawem zwyczajnie znikną. Ale jak przekonuje Korneliusz Korniluk, znany podróżnik i miłośnik roślin, sporo późną jesienią dzieje się także w opadających liściach. Jego ogród nazywany jest skrawkiem świata, bo rosną tam rośliny pochodzące z różnych kontynentów. Ogród chętnie odwiedzają także zwierzęta, między innymi żaba trawna, tryton znajdujący się pod ochroną szczygieł, czy bardzo rzadko spotykany w naszym kraju dzięcioł zielonoszary. O zwierzętach pamiętajmy nie tylko dlatego, że w tym tygodniu obchodzony jest Światowy Tydzień Zwierząt, ale też z uwagi na to, że będzie coraz chłodniej w niedzielę. Dzielny poranek, słupek rtęci spadać może nawet do -6 stopni. Zrobiło się od razu chłodniej. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. A teraz jeszcze zaproszenie. W Bydgoszczy trwa Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. To spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady, koncerty. Temu wydarzeniu będzie poświęcony także jutrzejszy program Klub Kultura. W tym roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski. To szczególna data. O tym, jakie skutki przyniosło to doniosłe wydarzenie, jaki wpływ wywarło chrześcijaństwo na kształt państwa i polską kulturę. Porozmawiamy jutro w programie Klub Kultura. Będzie też o najważniejszych wydarzeniach 35. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, m.in. beneficie prymasa seniora, księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, a także o przesłaniu, jakie młodym ludziom chcą przekazać organizatorzy Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. To wszystko w programie Klub Kultura jutro o 17:35. Zapraszam w imieniu Pauli. Rubczak. A teraz przypomnę Państwu nasze najważniejsze tematy. Cichociemni, ochotnicy, bohaterowie. To dzięki nim jakby jesteśmy teraz wolni. Dziś w Toruniu przypominano historię elity polskich wojsk. W nocy było słychać działa zbliżającego się frontu. Przygotowania do festiwalu Camel Image na finiszu. Położyliśmy prawie 2 km kabli sieciowych. Międzynarodowe Święto Filmu już w sobotę. Więcej patroli, bezpieczeństwa i edukacji. Przygotowaliśmy 3 programy związane z przeciwdziałaniem agresji. Toruń walczy z nietolerancją. Od godziny 20 do 5 rano teren Starego Miasta jest wzmocniony dodatkowymi patrolami.
Teraz to już wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, a potem rozmowa dnia o festiwalu Camera Image. Nasz wieczorny serwis o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.